Maastricht to najbardziej wysunięte na południe holenderskie miasto, położone w wąskim gardle pomiędzy sąsiadującą Belgią oraz Niemcami. Jest stolicą prowincji Limburgia. Maastricht jest prawdopodobnie najstarszym miastem w Holandii. O palmę pierwszeństwa bije się z miastem Nijmegen. Sercem najstarszej części stanowi rynek Markt, na którym wznosi się okazały budynek ratusza miejskiego Stadthaus. Innym ważnym placem miasta jest Friedhof, przy którym znajduje się Bazylika Świętego Serwacego. W sąsiedztwie bazyliki znajduje się kolejny cenny zabytek gotycki, kościół Świętego Jana Chrzciciela z charakterystyczną ceglaną wieżą. Pozostałe ważne zabytki Maastricht to m.in. wzniesiona na przełomie XI i XII wieku romańska bazylika Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza, XIII-wieczna brama miejska Helport, XVI-wieczne kazamaty, pomnik D'Artagnana Waldenhof Park, pozostałości średniowiecznych murów miejskich oraz usytuowane w północnej części miasta wielkie wzgórze Świętego Piotra, na którym znajdują się XVIII-wieczna twierdza, jaskinie i kopalnie piaskowca. Jedną z ciekawostek jest fakt, że właśnie tutaj w Maastricht w 1992 roku Rada Europejska podpisała traktat tworzący Unię Europejską, który oficjalnie wszedł w życie w listopadzie 1993 roku.